w lewo teraz. Więc to, nie, to było w prawo. Boże, baba wiesz, za kierownicą, no wiem. No, i teraz już co? No i teraz już musisz mnie wieźć do centrum. Czekaj, ten żartuję, dzień właśnie przyjedziemy. Żartuję, zaraz ci pokażę. Dobrze. Pojedziemy z drugiej strony. Baba za kierownicą, no tak, no. Przyjechałeś do Białegostoku. Nie, chyba 5. 5? We wszystkich wywiadach podawałeś, że... Nigdy nie pamiętam dokładnie tego. 6 to na pewno nie, bo 6 to już była zerówka, potem pierwsza klasa podstawowa. Więc obstawiam, że było 5 gdzieś chyba. Zamieszkałeś na Słonecznym Stoku wraz z rodzicami. Mhm. Tutaj skończyłeś szkołę podstawową, szkołę średnią i uciekłeś. Nie do końca. Jeszcze tutaj spędziłem 3 lata. 2 właściwie. Studiując przez 2 tygodnie na prawie, potem się i mając różnych prac, by się utrzymać i spełniać swoje marzenia, czyli dostać się do szkoły teatralnej. Więc... W Białymstoku nie zrobiłbyś takiej kariery? Nie, no myślę, że chyba raczej nie. Znaczy lokalną być może, nie wiem w jakich kategoriach mówimy o odniesieniu sukcesu czy popularności, ale oczywiście mamy fantastycznie działający teatr i tak dalej, mógłbym się tutaj że tak powiem, odnaleźć. Nie byłoby w tym problemu, ale życie potoczyło się trochę zupełnie inaczej, ale też mówię, że zawsze powtarzam, że gdybym mógł się rozwijać zawodowo tak, jak mam takie możliwości w Warszawie, byłoby to w Białymstoku, to bym na pewno nie wyjeżdżał, zostałbym w Białymstoku, ale... Kiedyś powiedziałeś w wywiadzie, że przyjechałeś z małego miasta. Nie, nigdy nie mówiłem, że z małego. Nie, takieś przekłamanie znowu dziennikarskie, jak zwykle. Utożsamiasz się z Białymstokiem? Tak, jak najbardziej. Białostoczanie, tak jak zapytasz kogokolwiek tak na ulicy, podaj nazwisko najbardziej popularnego człowieka, który się wychodzi z Białegostoku, to jakby, no, wiadomo, że twoje nazwisko się pojawi. Oj nie przesadzaj, Zamenhof powinien się pojawić pierwszy ale chyba. Ale się nie pojawia, zwłaszcza tego młodego pokolenia. A powiedz mi, ale utożsamiasz się z Białymstokiem? To jest tak, że mówisz podczas rozmów nawet z, nie wiem, z przyjaciółmi w Warszawie, że u mnie w Białymstoku... Ależ oczywiście, że tak, jestem z Podlasia. Chłopak urodzony nad morzem. Nad morzem z Podlasia. Ale wychowany przez Podlasie, także... I wychowany na Podlasiu, więc jak najbardziej. To są moje korzenie, których nie jestem w stanie wyrwać. Absolutnie, tu jest moje miejsce, tu jest moja młodość, moje najważniejsze życiowe gdzieś tam emocje, mój okres dojrzewania, więc wszystko, wszystkie piękne wspomnienia, jakie posiadam z młodych lat, to jest Białystok, to jest Słoneczny Stok. Przed wywiadem powiedziałeś, że tutaj, bo teraz tutaj będziemy mieć za chwilę osiedle Słoneczny Stok, że jest tutaj wiele miejsc, gdzie można było ciebie spotkać na krawężniku, że leżałeś. Czyli byłeś takim chuliganem, można, tak? Nie, można by rzec. Chuligan to za duże słowo, ale na pewno... Urbisem. Dla rodziców przysparzałeś problemy? To musiałbyś zapytać się rodziców. Na pewno nie byłem łatwy, ale też z drugiej strony nie stworzyłem jakichś ogromnych problemów. Więc miałem... Mam cały czas fantastyczną grupę kolegów ze Słonecznego Stoku. Teraz trochę się porozbijali w różne miejsca tego miasta. Niektórzy są też oczywiście za granicą, niektórzy siedzą w Warszawie, ale cały czas stanowimy tą paczkę słynnych metalowców ze Słonecznego Stoku. Więc jakby absolutnie się nic nie zmieniło, oprócz tego, że jesteśmy no 20 par lat starsi, tak? I mamy już własne rodziny, ale cały czas mamy czas, że jeżeli jesteśmy w Białymstoku wszyscy, najczęściej oczywiście są to święta czy wakacje, spotykać się przy wspólnym ognisku i wspominać stare czasy. I wiem, że zawsze możemy na siebie liczyć, jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, więc to fajne takie przyjaźnie z dzieciństwa, z młodych lat. Fajnie, że bez względu na to, że gdzieś tam się rozpieszliśmy po świecie i po Polsce, cały czas są twarde i takie, wiesz, wytrzymałe, tak? Wiesz, że to się trzyma. Nie musimy się widzieć co tydzień, dzwonić do siebie co tydzień, pytając, co u ciebie słychać, czy czegoś nie potrzebujesz. Tylko to jest takie pewne zaufanie i taka przyjaźń, że czas tutaj nie jest ważny.
A teraz powiedz, jesteś bardziej muzykiem? Jestem facetem, który pracuje w swoim zawodzie, czyli w moim wyuczonym zawodzie, czyli jestem aktorem, pracuję w Teatrze Kwadrat, od czasu do czasu goszczę na małych ekranach, rzadziej, ale zdarza mi się w kinie, a oprócz tego jestem też wokalistą zespołu Cochise i spełniam się w tych dwóch przestrzeniach, więc raczej nie byłabyś w stanie wrzucić mnie do jednego worka, tak? Ciężko też byłoby mi wybrać, myślę, między muzyką a aktorstwem, tak? Zawsze powtarzam, że film i serial jest takim fajnym dodatkiem, oczywiście, który bardzo kocham. I gdybym dostawał role takie, o których marzę gdzieś tam, to na pewno bym nie schodził z ekranu, ale rzeczywistość jest moja i tutaj w prawo zupełnie inna. Czyli i spełniam się. Mijamy basen, tak? Spełniam się w teatrze. Za chwilę miniemy basen obok mojej szkoły podstawowej numer 36, teraz już nie jest to podstawówka, tylko chyba gimnazjum albo liceum, nie wiem, już się nie orientuję. Ty też wspominałeś, że się dorzucałeś do tego basenu. Dorzucałem się do tego basenu. Miałeś jak byłem popływać w podstawówce na Książce SK, jakąś tam część pobierali od nas prosto. Aha. Pobierali od nas na budowę tego basenu, się nie doczekałem, dopiero moje dzieci popływały tutaj, więc a były obiecanki, że jak będziecie w 8 klasie, to jeszcze zdążycie popływać, dlatego trzeba się zrzucać. Pomożecie? Pomożemy! Mieszkałeś w blokowisku, w wieżowcu? Ale z potem z chłopakami, jak budowali ten basen, to tam zawsze piwo piliśmy albo tanie wino. Na budowie? Na budowie, jak budowali ten basen. To była fajna miejscowa. Nawet nam się zdarzyło kiedyś tam ognisko rozpalić. A powiedz... To jest moje miejsce, to jest moja młodość. Jak teraz wracasz tutaj do Białegostoku, tutaj do tego miejsca? To jest mój blok. To jest twój blok. To jest mój blok. A żona? Możemy zaraz podjechać. Tutaj w pobliżu jest, prawda? Tak tam wieżowce z tyłu, takie trzy wieżowce przy Łysej Górce. Czyli... Tutaj mój bardzo dobry kolega Marek mieszka cały czas, więc... Białystok się zmienia? Tak z perspektywy twojej? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Widzę. Czasami się gubię na tych nowych rozjazdach, drogach, rondach i tak dalej. Gdzie ja jestem? Że zupełnie inaczej to wygląda. A twoje ubolewam. To wygląda? To jest takie tak, miasto, oczywiście, no bo wszystko idzie do przodu i tak powinno być. Myślę, każde miasto powinno się rozwijać i tak jest na pewno w lewo. Tak jest na pewno w przypadku Białegostoku. Oczywiście ubolewam nad tym, jak w tej chwili, kiedy wycinają mi pół bacieczek, żeby zrobić przelotówkę, tak? Czyli drogę szybkiego ruchu. No i to jest bolesne, bo ewidentnie, tak jak sobie przypominam taką sytuację w jednym z odcinków Cudownych Lat, gdzie Kevin Arnold i Winnie Cooper i Paul Pfeiffer walczyli o kawałek, o skrawek takiego parku, do którego zawsze chodzili, gdzie było takie jedno drzewo, gdzie nagle buldożery wjechały, bo tu teraz powstanie osiedle czy jakaś galeria handlowa, tak? To tak samo jest tam, gdzie zawsze tam, gdzie chodziliśmy na ogniska, to było takie nasze miejsce, nasze soul asylum. Teraz budowana jest tam droga szybkiego ruchu i to już nie będzie to samo, chociaż ten nasz skrawek pozostał, ale słabe to jest, kiedy się wbijamy w przyrodę i tak dalej. Wiesz, bo beton jest zazdrosny o wszystko, co żywe. Ale tak, jak najbardziej. Uważam, że Białystok bardzo poszedł do przodu. Tutaj to jest blok mojej małżonki, moich kolegów Piotra. No ile nas? 500 metrów? 400? Bo tutaj jest podstawówka. To jest podstawówka 30. Ach, dlatego powiedziałeś, że w wieku 5 lat, bo ty się z żoną poznałeś w przedszkolu. Tak, tak, tak. Ja się z nią poznałem w przedszkolu. Jasne, ach. Tak, tak. Czy poznaliśmy się? Poznaliście się. Leżakowaliśmy razem. I tutaj spędziłem całe swoje dzieciństwo. Więc białostocką pracę, wracając do tematu, czytam w momentach, kiedy przyjeżdżam do Białegostoku, najczęściej na święta, tak? Bo coraz mniej przyjeżdżam na te weekendy ze względu na to, że mojemu synowi, który już ma prawie 15 lat, troszeczkę się już nie chce, tak? Bo tam ma swój świat, swoje życie w Warszawie, chociaż już jest na tyle duży, że potrafimy go zostawić, więc jest coraz lepiej. I wtedy rzeczywiście zdarza mi się czytać białostocką prasę, bo mój teść Tadeusz zawsze ma się wszystko świeże i jest na bieżąco. No i tutaj też widać, to jest mój balkon tam na 4 piętrze. Teraz już oczywiście to mieszkanie sprzedam. 15? Tak, 15, jest... stroma 15 i tam na samej górze to okno takie białe, żaluzje takie, widzisz? Tak, to tak, był tak. Mój pokój.
Aha. Nie wiem, co tam teraz jest. Ale... Rzeczywiście, bliskość. To w lewo możemy. Bliskość. Tak, no to wszystko, wiesz, no to... Jak było 30 lat temu tutaj... Tętniło życie. To ja tętniło było, życie, to jest... dlatego, że to było pusto, młode osiedle. Tak, dlatego, że to było młode osiedle, gdzie wprowadzało się bardzo dużo młodych małżeństw z małymi dziećmi. Tak było w moim przypadku. Tu właściwie, jak ja się tu wprowadziłem, to tu stało parę bloków tylko. Nie było Leśnej Doliny, bo tam był od razu las. Tak samo Zielonych Wzgórz nie było. To było wszystko ogromne, jedno wielkie, ogromne pole i las. Co było dla nas fantastyczne wtedy. I tutaj rzeczywiście poznałem no, całe osiedle, bo umówmy się, no, całe osiedle i ta młodzież to się znała na wylot. Razem dojrzewaliśmy, razem dorastaliśmy. Najpierw wszyscy chodziliśmy do szkoły podstawowej numer 36, gdzie było 2,5 tysiąca uczniów. Chodziliśmy na trzy zmiany. Ja czasami miałem do szkoły na 15:15 i kończyłem przed 21:00. Co w ogóle nie robiło to na mnie wtedy wrażenia, to było coś normalnego. Potem powstała 43, gdzie przeniesiono pół, że tak powiem, szkoły, zrobiło się trochę luźniej. No i tak zaczęły wyrastać gdzieś tam jak grzyby po deszczu te nowe osiedla, nowe bloki i tak się to wszystko rozrastało. Ale tak jak mówię, no kiedy się tu wychodziło wieczorami, czy popołudniami, czy weekendami, w ogóle ogólnie, cały czas to tętniło życiem. Był ogrom młodych ludzi, tak? No i po tych 30 paru latach, no teraz to już, no nie ma, wszyscy... Są dorośli, mają własne rodziny, swoje własne życie, powyjeżdżali w Polskę, powyjeżdżali za granicę, układać sobie życie. No, dzięki Bogu mamy Facebooka, więc jesteśmy jeszcze w jako takim kontakcie. Ale rzeczywiście jak przyjeżdżam teraz i chodzę na te place zabaw, na które ja chodziłem i byłem na otwarciu każdego placu zabaw w latach 80. tutaj, bo to było przecież wielkie wow. Chodzę z moimi dziećmi, znaczy właściwie już nie z Jeremiaszem, ma prawie 15 lat, ale też z nim tu chodziłem. Teraz z moją córką 4-letnią Leo chodzimy tutaj, no i tak wiesz, tak, kiedy ona się bawi na tych samych huśtawkach, na tych samych zjeżdżalniach zjeżdża, czy jeździ rowerem po tym całym torze rowerowym, który został zbudowany właśnie w 85 czy 86 roku, no to tak się zastanawiasz, kurczę, jak ten czas szybko leci, tak, no. Dzieci przede wszystkim, dzieci bardzo szybko się starzeją. My cały czas w formie, piękni młodzi, ale dzieci strasznie szybko się starzeją. Więc łezka wokół się kręci, wiesz, no bo to jak znam tu każdy krawężnik, tak jak mówiłeś wcześniej, każdy murek, wiesz, każdą ławeczkę, wiesz, na początku biegałem między nimi, potem siedziałem z chłopakami, piłem piwo, wiesz, skąd nas spisywała policja, no to fajne czasy, a tych policjantów też się znało przecież właściwie, mówiliśmy sobie praktycznie na ty, więc fajne, no super, no ja się cieszę, że się tu wychowałem i że tu spędziłem najpiękniejsze lata mojego życia. To jest warte i dlatego mówię zawsze, że trzeba takie rzeczy pielęgnować i pielęgnować przyjaźni, które tutaj pozostały osoby, tak? To jest ważne. To jest taki sentyment? To jest do tego miejsca? Do ludzi? Nie, czy... to nie jest sentyment, że ja gdzieś wyjechałem, nie wiadomo gdzie, teraz wracam po 30 no tak latach wiesz, i oglądam. Ja tu jestem, cały czas jestem, ja tu egzystuję, cały czas, wiesz. Ja nie przeciąłem tych węzłów, wiesz. One się gdzieś tam poplątały, tak? Ale cały czas... Są ważne, ja ich nie przecinam, bo niektóre węzły, no, nie możesz ich rozwiązać. Mówię to wszystko w przenośni. Musisz je przeciąć. W moim przypadku trochę się tutaj poplątało, bo się poplątały nasze życia, nasza przyszłość. Dziękuję Ci ślicznie za to spotkanie, bardzo miło. Kluczyliśmy tutaj po tym osiedlu Słoneczny Staw. Mam nadzieję, że trochę sobie przypomniałeś. To jest tutaj ten domek, tak? Co sobie przypomniałem? No, też trochę tych czasów. Proszę cię, właśnie to jest niesamowite, że ja w ogóle tego nigdy nie odciąłem, wiesz, to jest, ja się czuję, jakbym tu cały czas mieszkał, wiesz, to nie jest tak, że ja teraz nawet idę, czegoś nie poznaję, nie, ja to widzę, jak miasto się rozrasta, widzę, jak zmieniają się ludzie, którzy mi się kłaniają, a kiedyś mnie ganiali, bo coś tam, wiesz, powycinali mi w ogródku czy coś, ja teraz się pewnie chwalą, nie? Że on kiedyś wyciął różę w ogródku. Wiesz. Więc to są takie fajne spotkania z ludźmi, którzy wtedy byli młodzimi rodzicami, teraz to jest starsze państwo. Miały życzymy takich rodziców. Życzymy Ci samych sukcesów kolejnych. Naszym gościem dzisiaj był Paweł Małaszyński i do zobaczenia. Niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję Boże. Pasy.